Jeden z dwóch ziemniaków stworzonych przez profesora, ale nie tego z serialu. Fester będzie trzymany przez MT na środku przez większość czasu, natomiast Oftang czeka na wybuch i po nim przejmuje bossa. Bowiem ziemniak będzie rozdawał stakujące debuffy. Nad głową kilku graczy pojawi się wielka pomarańczowa rozdymka. To znak, że zaraz ta osoba wysadzi wokół siebie debuffa, który jest nam potrzebny do przetrwania wybuchu. Zadzieje się tak dokładnie 3 razy przed eksplozją i jeżeli chcemy przeżyć bez używania devskilli, to musimy zebrać stack za każdym razem. Na ogół są wyznaczone 3 punkty formujące trójkąt, do których mają się zbiegać gracze, jeden z nich zawsze przy tankach. Erdepsi i healerzy stoją po rozrzucaniu dookoła bossa, gdyż co jakiś czas kilku z nich nie wytrzyma presji i zacznie żygać. Jeśli trafi innego gracza, to on również zacznie to robić, a nie chcemy, żeby healing został przerwany, prawda? Gdy pod nogami lub w okolicy pojawi się mała zielona fontanna, to znak, że zaraz tam upadnie bomba od profesora. Oczywiście nie chcemy jej oberwać, więc staramy się jej unikać.